Nazywam się Romuald Szeremietiew i jak widać po stanie mojego upierzenia, jestem człowiekiem wiekowym. Należałoby się rozejrzeć za jakimś miejscem spoczynku, a póki co opowiem Państwu. Dawno, dawno temu zacząłem działalność niepodległościową. Zakładaliśmy z przyjaciółmi konspirującymi najpierw w Nurcie Niepodległościowym Polską Partię, najpierw Partię Konfederacji Polski Niepodległej. Ta partia postawiła sobie za cel, co wtedy było ewenementem, że będzie dążyła do uzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym przez wszystkich byliśmy uważani za tak zwanych oszołomów, czyli takich, którzy zgłaszają postulaty, które nie mogą być spełnione. Przypominam, to był 79 rok, kiedy zaczynaliśmy w 76, 5, to wcześniej w różnych sytuacjach. No i oczywiście skończyło się to tak, jak powinno, czyli trafiliśmy do więzienia. Mnie sąd najpierw zaczął powszechny sądzić, ponieważ siedziałem w więzieniu wtedy, kiedy był tak zwany Festiwal Solidarności. Wszyscy byli wolni, a Szeremietiew siedział za kratami i oglądał, jak ta wolność wygląda przez kraty. Przez cały czas. Także 13 grudnia w moim życiu się nic nie zmieniło, bo jak klawisz szczękał tym kluczem, tak nadal to było. Zmieniło się w moim domu, ponieważ nie wiedziałem wtedy, że moją żonę zamknięto za to, że była moją żoną. I założono jej kajdany o 12 w nocy i taką budą z prezentem do 100 km wieziono do więzienia, bo żona siedziała w więzieniu. Jak się okazało, chodziło o to, żeby podpisała lojalkę tak zwaną, czyli że popiera stan wojenny i miała być wypuszczona. Ale moja żona jest twardą dziewczyną, no i wysłała ich na drzewo. No i w związku z tym po półtora miesiąca mniej więcej ją wypuścili. Ja siedziałem około 4 lat, chociaż skazano mnie na 5 lat, ale mówię, zaczynaliśmy tam od kary śmierci, bo zarzut, który nam postawiono, mnie między innymi, to było obalenie ustroju przemocą. A ustrój był, wiadomo, poważny, bo to była Polska Rzeczpospolita Ludowa. Do tego jeszcze podważanie sojuszy, bośmy podważali sojusz ze Związuniem, dziś nieżywym, ale wtedy on był bardzo żywy. No i skończyło się to oczywiście tym, że z więzienia wyszliśmy chyba jako ostatni mniej więcej, bo to była taka amnestia wymuszona. Wtedy rozeszliśmy się z Leszkiem Moczulskim, z przyjaciółmi, to była sytuacja ideowa, to nie była kwestia jakichś zarzutów. I stworzyliśmy Polską Partię Niepodległościową. To była organizacja, która stawiała nas bardzo stanowczo na niepodległość i z tej racji byliśmy przeciwni rozmowom okrągłego stołu. Mimo namawiania, bo Bronek, przepraszam, pan Bronisław Geremek, wtedy Bronek, bośmy się znali wszyscy oczywiście, i Jacek Kuroń, i Adam Michnik, i Bogdan Borusewicz, że wspomnę o różnych większych i mniejszych, namawiali nas bardzo na to, żeby wesprzeć stan wojenny, stan okrągły, żeby wesprzeć ten okrągły stół. No, my odrzuciliśmy to, stwierdzając, że system się niedługo przewróci i nie ma sensu się tutaj układać z towarzyszami. I to tak w największym skrócie, prawda. No tam jeszcze UOP mnie jeszcze ścigał za tę działalność niezależną, ponieważ oni uważali, że skoro kwestionujemy okrągły stół, to jesteśmy organizacją antypaństwową. Tak? Teraz jestem państwowy, prawda? Byłem ministrem obrony i tam różne rzeczy robiłem, posłem na Sejm. Nawet profesorem jestem, ba, dziekanem wydziału. Także jestem osobą, jak widać, która się ustatkowała. No i co? Co ciekawego? Bardzo ciekawe. No super, tak, nie narzekam. Jeszcze mnie usiłowali za korupcję zamknąć, ale to się nie udało. A to ostatnio, to nowe rzeczy były, prawda? No, 7 lat, 2 procesy, 2 wyroki uniewinniające. Okazało się, że wszystko było wyssane z palucha brudnego bardzo. Ale to drobiazg. Z najnowszych rzeczy wystartowałem dzisiaj, proszę Państwa. Będę się ubiegał o urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Uhu, to dopiero się będzie działo. Zobaczymy, prawda, bo bardzo groźni przeciwnicy występują, prawda. Hania, którą znam i kiedyś popierałem, prawda. Czesiek, którego znam bardzo dobrze, żeśmy razem we WS-ie byli, jesteśmy kolegami. Pana Olejniczaka nie znam, to człowiek młody, prawda, i być może lewicowy, chociaż różnie o tym mówią. Jeszcze tam ktoś jest. Jest Janusz Korwin. Wspaniały człowiek. Strasznie ich wszystkich lubię i będzie to ciekawie wyglądało. Ale ja oczywiście wygram. Oczywiście. Pana popieramy. Głośno? Czy nie wolno? Proszę bardzo, no co jeszcze? Właśnie, czy
chcemy zapytać też o pana jakieś korzenie rodzinne. Skąd właśnie skąd to taka nazwisko? Świadomość nazwisko no. I skąd taka świadomość właśnie takich dążeń u młodego człowieka, znaczy, tak. Niepodległościowych, dobre, i dobre, przeciwstawienie dobre się pytanie. Systemowi. Dobre pytanie. Nazwisko, rzeczywiście nazwisko jest rosyjskie, jak widać i słychać, tak, że Szeremetiew to jest bardzo rosyjskie nazwisko. Jeden gość kiedyś, wiedząc, że moje nazwisko jest takie jak nazwa portu w Moskwie, zwrócił się do mnie panie Wnukow, ponieważ sądził, że to jest to samo, ale Szeremetiewo to była własność Szeremetiewu, więc powiedziałbym, to stąd pochodzi. To nie nazwisko od lotniska, ale lotnisko od nazwiska. Tak? I mój ojciec był Rosjaninem oczywiście. I kiedy sędzia w sądzie powszechnym chciał mi dokuczyć, wtedy kiedy nas sądzono za Konfederację Polski Niepodległej, to powiedział, no panie Szeremetiew, nie wolno było wtedy kpić z Rosji, bo byliśmy sojusznikiem, prawda? Więc, a on to inteligentny był człowiek, świętej pamięci już, i powiedział tak, no pan tutaj się upiera, że prowadzi pan działalność patriotyczną polską, ale przecież nazwisko rosyjskie. No i rzeczywiście, panie sędzio, Szeremetiew, rosyjskie, Rokossowski, polskie. No i żeśmy już więcej nie rozmawiali o tym nazwisku, a dokładnie ojciec był Rosjaninem zmobilizowanym z lageru, bo Szeremetiewowie raczej w bolszewi to w lagach przebywali, a nie powiedzmy na stanowiskach państwowych. Był z zawodu felczerem, był oficerem w związku z tym zajmującym się końmi. Miłość do zwierząt została, prawda? We mnie również. Ja nie wyobrażam sobie, że mógłbym zastrzelić zwierzaka, natomiast moją ukochaną koteczkę oczywiście osłaniam na wszystkie możliwe sposoby. I ona mnie też kocha. Więc to jest miłość wzajemna. A więc ojciec, jak mówię, był felczerem, poznał mamę, ponieważ przyszedł z Ludowym Wojskiem Polskim, z Wojskiem Berlinga, poznał moją mamę, która śliczną była dziewczyną, dzisiaj jest bardzo przystojną kobietą, a wtedy była śliczną dziewczyną. No, zakochali się w sobie, ojciec ochcił się, znaczy katolickie wyznanie przyjął, wzięli ślub i zazeterował. Poszedł do podziemia. No i przed pójściem do lasu chciał zobaczyć syna. Ja miałem wtedy 2 tygodnie, ja się urodziłem w 1945 roku. Ho, 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 kiedy to było was wszystkich na świecie, bo oczywiście nikt nie myślał, że będziecie. I proszę państwa, ojciec przyszedł w nocy zobaczyć syna. No ale nie tylko ojciec chciał mnie zobaczyć, bo NKWD chciał jego zobaczyć. I nie wrócił. No i w związku z tym dziadek lubowicki zawsze mnie namawiał, dziadek, czyli ojciec mojej mamy, żebym zmienił nazwisko. Prawda, bo Szeremetiew. A ja powiedziałem, że udowodnię, że to jest polskie nazwisko. I myślę, że to mi się udało. I teraz pytała pani, skąd ta niepodległość, tak? No po pierwsze, wychowałem się na Podlasiu. Moi dziadkowie lubowiccy to taka drobna szlachta podlaska. I tam było bardzo silne takie podglebie patriotyczne. A więc ja jako dziecko w tym wychowywałem się, a świadomość, że Sowieci mi ojca zlikwidowali, była dodatkową motywacją. Później wychowałem się w Legnicy. Legnica to dla starszych wiedzą maleńka Moskwa. Od filmu już to jest i młodsi wiedzą. Maleńka Moskwa, ponieważ w tej Legnicy połowa mieszkańców to byli Sowieci. Więc miałem od razu widok, co to jest Polska Ludowa, tak? Że to jest sowiecka kolonia udająca polskie państwo. Ja nawet przed sądem powiedziałem, że wskazuje, że to Polska Ludowa to jest macocha, to nie jest moja matka. Moja matka to jest Rzeczpospolita, prawda? A macocha się przebrała w jej ubranie i udaje moją matkę, a chce mnie tam, jak to macocha, prawda, z kopciuszkiem. Więc to były te kwestie. Grono przyjaciół w Legnicy, bardzo silnie niepodległościowe. No, Polska niepodległa. Marszałek Piłsudski, bo pojawiły się pisma Piłsudskiego. Książkę, którą dostałem od pana, który uciekał przed Sowietami z Wołynia. Najpierw go Ukraińcy nie dobili, a potem Rosjanie go chcieli koniecznie i uciekał. I jedną książkę przywiózł stamtąd. To była książka poświęcona właśnie marszałkowi Piłsudskiemu. To wszystko razem mi mówiło niepodległość. Wtedy już byłem związany z konspiracją niepodległościową. Ponieważ współpracowałem z takim środowiskiem kombatanckim, to byli oficerowie Armii Krajowej, byli oczywiście oficerowie Armii Krajowej. Miałem wtedy dobry, bardzo bliski kontakt z Leszkiem Oczulskim. No, z kilkunastoma ludźmi tego pokroju i z tego środowiska później wyłonił się ruch obrony praw człowieka obywatela, w skrócie OPCIO, tak? A wcześniej właśnie to był nurt niepodległościowy i to była konspiracja rzeczywista.
Jawnie ja byłem wtedy działaczem takiej struktury, która nazywa się Stowarzyszenie PAX. W tym PAX-ie byłem szefem oddziału wojewódzkiego. No i tworzyłem konspirację wewnętrzną w tym PAX-ie. My zostaliśmy rozpracowani przez Służbę Bezpieczeństwa i nas później te władze paksowskie zczyściły oczywiście. I mogę powiedzieć z dumą, że historyk, który opisywał te wszystkie przypadki, mówił tak, że no w PAX-ie były różne grupy, które próbowały go reformować, tylko jeden Szeremietiew ze swoimi przyszedł z wyraźnym celem, żeby to rozwalić. Prawda? No i w związku z tym nas, jak nas szurnięto, to był 76 rok, wtedy już działał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, no to wiadomo było, że musimy zacząć działalność jawną, tak zwaną, no bo jesteśmy już namierzeni. No i wtedy właśnie odbyłem rozmowę z moją żoną, bo musiałem mieć jej akceptację jako klasyczny pantoflarz, prawda, żeby podjąć taką działalność. No i pamiętam, że wiedzieliśmy, że mamy posłów w naszym mieszkaniu, więc poszliśmy na spacer. My chodziliśmy na spacery, żeby o poważnych sprawach porozmawiać, żeby oni nie słuchali. No i powiedziałem jej, że no, zbieramy się do rozpoczęcia działalności niepodległościowej jawnej. No i się będą z tego konsekwencje różnego rodzaju. Żona zapytała jakie. Mówię, no po pierwsze, wyrzucą mnie z pracy, co się wkrótce stało. Nie będzie wobec tego moich pieniędzy. Mieliśmy bardzo przyzwoitą sytuację finansową i w ogóle. Utrzymanie domu będzie pewnie na twoich barkach, tak? Następnie będą zatrzymania, będą rewizje, będą ci grzebać w twoich rzeczach. Na końcu ja pewnie trafię do więzienia. Mogą zabić, bo nie wiadomo było, prawda? Zabijali też. No. Mojego ojca zabili, więc... Więc, no i żona wtedy zapytała mnie, dlaczego. Ja powiedziałem, że no, z naszych analiz, bo my prowadziliśmy takie analizy, analizowaliśmy rozwój sytuacji, wynika, że dojdzie do wielkiego zderzenia. Mianowicie, z czego się brało to przekonanie? Otóż istnieje coś takiego, co się nazywa potencjałem w społeczeństwie, pewnej energii, którą to społeczeństwo musi wydatkować. I polskie społeczeństwo wtedy to było społeczeństwo młode. To znaczy wchodził wyż demograficzny tego okresu powojennego w życie, dorosłe. To była ogromna grupa ludzi, ogromna, miliony młodych ludzi, którzy, no wiadomo, mają energię, chcą coś osiągnąć. I było pytanie, czy reżim jest w stanie tę energię zagospodarować. Prawda? Gierek próbował to zrobić, budując tak zwaną długą Polskę. Stąd były te wszystkie rzeczy. Wiedzieliśmy, że nie, że to się załamie i liczyliśmy na to, że to, ta energia młodych ludzi spowoduje, że to wszystko no, stuknie. Tak? No i liczyliśmy, że w ten sposób, że będzie sposobność i okazja, żeby Polska odzyskała niepodległość. To było nasze założenie. No, no i w związku z tym przygotowaliśmy budowę partii politycznej. Tą partią potem okazała się Konfederacja Polski Niepodległej. I ja powiedziałem żonie, że uważam, że tak, i żona zapytała mnie tylko, czy ty musisz to robić? Powiedziałem, muszę. No to nie mamy wyboru. No i potem mi się zaczęło. Dobrze. Aha. A teraz tak, czy to wszystko nastąpiło, co pan... Tak, oczywiście. Tak, oczywiście, no zostałem wyrzucony z pracy, byłem bez środków do życia, żona utrzymywała dom, na szczęście nie mieliśmy dzieci, mówię na szczęście, bo teraz bardzo żałuję, że jakoś nam tutaj się nam nie udało. Ale nie mieliśmy tych dzieci, więc byliśmy solo, prawda? Byliśmy dwójką z psem, którego zresztą bezpieka wkrótce otyła nam jeszcze. Ukochana, wspaniała suczka, sznaucerka, taki przyjaciel całego świata. I umierała, tak mogę powiedzieć, schodziła cały dzień, męczyła się bardzo. Wspaniała była suka. No i no, to był dla nas ciężki cios, bez pozoru. Ale mówię, wszystko to się stało oczywiście, przeszukania. A wtedy mieszkaliśmy w Lesznie Wielkopolskim, to było miasto wojewódzkie, bo ja tam byłem tym szefem tego paksu. No i tam oczywiście mieliśmy mieszkanie, więc tam zostałem wyrzucony i tam nie miałem żadnej pracy. Tam w takim prowincjonalnym mieście to wszyscy bali się mnie jak diabła, prawda? Ja byłem chyba jedynym takim sławnym tam opozycjonistą. Zdaje się, że na mnie miejscowi ubecy kariery zrobili, różne awanse tam, prawda, dostali w związku z tym. Bo prowadzili nawet specjalną operację przeciwko mnie pod pseudonimem Polip. Mam no niestety 40 parę tomów kwitów spalili w 90 roku według oficjalnych danych. W każdym razie to wszystko nastąpiło, tak? Później była kwestia taka, że powołaliśmy Konfederację Polski Niepodległej, a więc to były ustawiczne areszty, zatrzymania. Chwalę się, że znam chyba wszystkie areszty milicyjne.
We wszystkich miastach wojewódzkich, bo wszędzie mnie zamykano, prawda? Od Gorzowa po Lublin, od Gdańska po Rzeszów. Także znam wszystkie, Kraków i tak dalej, wszystkie. Paskudny był na Malczewskiego w Warszawie, nie wiem, czy jak tam teraz jest. Pluskwy spadały z góry, bo cholery wchodziły na górę i spadały, bo myśmy więźniowie ci aresztowani leżeli, prawda, po kotem na takim wyrku, no, a one, żeby się do tego dostać, jak człowiek zasypiał, to wchodziły na sufit i spadały na zawodnika, żeby się narzeć krwi oczywiście. Więc to były obrzydliwe miejsca. No i to wszystko oczywiście zaliczałem, tak, po kolei. Kolegia za różnego rodzaju, na przykład wywołanie zgłoszenia w miejscu publicznym. Opowiem, jak wywołałem zgłoszenie w miejscu publicznym. Wysłałem list do Anglii i poprosiłem o znaczek. I pani mi dała znaczek z Marianem Buczkiem. Ja powiedziałem, żeby dała mi inny, bo nie będę do Anglii wysyłał sowieckiego szpiega. Bo Buczek został skazany przed wojną za szpiegostwo. Prawda? No, pani powiedziała, a to wszystkie takie, ja mówię, niech pani poszuka. No i ona znalazła jakiegoś profesora, prawda? No i mówi profesor, dobrze. I okazało się, że poczuł się zgorszony agent, który mnie śledził, tym, że ja nazwałem Buczka agentem sowieckim, to nie wiem dlaczego, bo ja mówiłem, że to jest honorowe przecież, prawda, jak ktoś jest agentem dla Sowietów. A oni twierdzili, że to jest jakieś obraźliwe i twierdzili, że to zburzenie nawet było jakieś, prawda? No i mi zrobiono karę, jakieś takie postępowanie. To tak było, tak śmiesznie teraz brzmi, a wtedy to niestety nie było przyjemne. No. No i wszystko. I potem była historia taka, że jak działaliśmy w Konfederacji Polskiej Niepodległej, bo myśmy zaczęli wcześniej, zanim Solidarność się zaczęła. Jak Solidarność się zaczęła, no to towarzysz Breżniew powiedział towarzyszom w Polsce, że oczywiście mogą tam sobie fikać jak chcą, ale żadnej niepodległości. Tak? No to miała być ta granica. No i na związku z tym zamknięto do więzienia. Solidarność sobie działała, tutaj ci wszyscy państwo, którzy tutaj opowiadali, prawda, to była pełna swoboda i festiwal wolności, a my siedzieliśmy za kratami. Z tym, że ja trafiłem za kraty w sposób specjalny, bo jakoś mnie tutaj życie wyróżniało. Mianowicie Leszka Moczulskiego aresztowano od razu, chyba jakoś tak tuż w sierpniu jakoś tak. Następnie my z Tadeuszem Stańskim przejęliśmy kierowanie KPN-em i szło nam bardzo dobrze. Oni myśleli, że to siądzie, jak Moczulskiego zamkną. Okazało się, że nie. Więc zapadła decyzja tam w biurze politycznym, że nas też trzeba zamknąć. I my mieliśmy swojego człowieka, przepraszam, w MSW, który nam te informacje przyniósł. I wiedzieliśmy, że 11 listopada, jak pójdziemy na tutaj tego, to zostaniemy zamknięci. W związku z tym myśmy się zerwali, schowaliśmy się. Tadek wpadł, a ja nie. No, tam ukrywałem się przez kilka miesięcy, kierując KPN-em, więc to nie była dlatego, że ja zaszyłem się w noże i tego. Ja cały czas podróżowałem po Polsce i poruszałem się. Oni rozwali listy gończe. Jak mi opowiadał Ubek później, to list gończy wyglądał w ten sposób, że to był film nagrany. Jak ja chodzę, jak się poruszam, bo można zmienić wyraz, tam przykleić brodę czy odciąć wąsy, ale sposobu ruszania się nie zmieni. I agenci oglądali film ze mną woli główny, prawda, jak się szeremetnie porusza. No i oni mnie szukali i nie mogli mnie znaleźć. No i stała się sytuacja taka, że miał być proces kierownicy KPN-u. Nie wiem, dlaczego nie założyli, że ma być czterech na tej ławie oskarżonych, więc dobrali jakiegoś działacza naszego ze Szczecina, żeby było czterech, prawda, bo mnie nie mogli złapać. No i pojawiło się niebezpieczeństwo takie, ten ze Szczecina okazał się być współpracownikiem wiadomych służb. I jeden z kolegów, który był na ławie oskarżonych, to nie był Tadeusz Stański, załamał się w więzieniu. Po prostu to był chłopak chory na cukrzycę i jemu nie dawali insuliny. I wymusili na nim pod tym, że on złożył zeznanie, że on został przez oszukany. No i dostałem gryps od Moczulskiego, że będzie niedobrze, że będzie dwóch, czyli on i Tadeusz Stański twardzi na ławie oskarżonych i dwóch, którzy się kajają. No mówi, musisz tego. No i ja się dałem złapać. To znaczy, byłem wtedy w Krakowie, jak ta wiadomość dotarła, poszedłem, zawsze się unika takich rzeczy, to mówię temu, który by ewentualnie chciał się ukrywać. Tak, to po pierwsze nie wolno chodzić na dworce, do żadnych restauracji, żadnych hoteli, bo tam wszędzie jest oczywiście obserwacja. Poruszać się najlepiej stopem, wsiadać na małych stacyjkach czy przystankach, to są takie, no i oczywiście wyrzucić adres, notę z adresami. Tam, gdzie się było, nie można żadnym pozorem się tam zjawiać, bo tam wszędzie obstawiają. Więc ja się tak poruszałem i nie mogli mnie złapać, ale no, skoro miałem być złapany, to poszedłem w Krakowie na dworzec główny, stanąłem pod zegarem i czekałem, prawda, godziny czasu, zanim się skóry czy byki mnie zobaczyli.
Prawda? No i jak zobaczyli, no to wsiadłem do pociągu, ruszyłem, prawda? Gonili mnie, to była zima, bo to był styczeń. Gonili mnie samochodami, bo w pewnym momencie w pociągu zjawili się mężczyźni w samych marynarkach. Młodzi mężczyźni. No to wiadomo, że to ekipa ubecka. No i kiedy zbliżaliśmy się do Katowic, myślałem sobie, dobre miejsce, że mnie tu zamknęli. Stałem, to był taki pociąg, niebieskie takie wagony, więc taki bez przedziału, prawda? Wszyscy tam siedzieli. Stałem, powiedziałem, dzień dobry Państwu, nazywam się Omol Czeremietiew, jestem przewodniczącym Konfederacji Polski Niepodległej, tak było, pełniłem te funkcje. I za chwilę zostanę aresztowany, bo jestem poszukiwany listem gończym. No i wszyscy tacy, prawda, byli przerażeni. Pociąg staje, wskakuje dwóch ubeków i gliniarz. Milicjant, według tamtej nomenklatury, mówi, panie Szemit, jestem zatrzymany. Mówię, właśnie mówię. No i założyli mi kajdany, pojechaliśmy na komendę, była tam wielka radość, że mnie mają. Następnie Wołgą jechaliśmy do Warszawy, ponieważ mnie odwozili elegancko, prawda? No w Warszawie musiałem mi doprowadzić pod kryminał, bo nie znali Warszawy, prawda? GPS-u wtedy jeszcze nie było. No i potem już zaczęło się, tak powiem, siedzenie wtedy się mówiło w języku więziennym w Piedlu, tak? Ale to nie wypada. Więc w więzieniu zaczynaliśmy od zarzutów, ponieważ to było obalenie ustroju przemocą, więc pan prokurator coś mówił o karze śmierci. Potem tam różne tam wyroki padały, no ale skończyło się na 5 latach więzienia. Z czego około 4 odsiedziałem ciurkiem. No i już, no to w zasadzie wszystko, co się stało i oprócz tego, prawda, no co jeszcze oprócz tego? No oprócz tego, no w ogóle ciekawie było. W więzieniu zwłaszcza, bo jestem jednym z buntowników więźniu. Ostatnio właśnie w IPN-ie dostałem dokumenty, te co udało się tam im zgromadzić, dotyczące mojej osoby. Jest tam opinia z więzienia, bo tam dla siebie pisali. Muszę pani powiedzieć, że wstyd mi za tę opinię, bo tam jest napisane tak, że jest arogancki, nie poddaje się procesowi resocjalizacji. Tak, cytuję, nie uznał, że popełnił przestępstwo, twierdzi, że jest więźniem politycznym, nie wykonuje rozkazów przełożonych, czyli tej klawiszy, tak? Tam wielokrotnie karany dyscyplinarnie, przeznaczony do odbywania kary w wygorze obostrzonym, kierował buntem więźniów i tak dalej. Takie strasznie brzydkie, nie daje się w ogóle, jestem skreślony, negatywna jestem postać. No tutaj mówię tym, którzy będą startowali w wyborach teraz tutaj na prezydenta Warszawy, że należy to koniecznie użyć. No. No, co jeszcze? Dziecko, drogie? A jeszcze tylko taka rzecz, dlaczego ta wasza opcja nie zwyciężyła, tylko okrągły stół? No bardzo proste, no bardzo proste. To znaczy, po prostu polegało to na tym, że bolszewik wiedział o tym, że to wszystko szlak trafi. No i chciał zrobić miękkie lądowanie, prawda? No. W związku z tym znalazł partnerów, którzy mu to jakoś tam ułatwili. No. A my byliśmy tutaj ni pyciom, prawda? Bo my mówiliśmy, jaka opcja, prawda? Jak ze mną rozmawiał pewien wysoki funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa w więzieniu. Ja mówiłem, was czeka, was szlak trafi, wy jesteście skazani na przegraną, prawda? I będziecie posili łagodny wymiar kary i to wszystko, no. Więc no tak było, to dawny czas. Pan Urban i pan Kiszczak, nie wiem, czy pan oglądał ten film, pan Miller są beneficjentami. No niestety, no to tak jest niestety, że powiedziałbym, nie mieliśmy zdarzenia, o które nam chodziło, bo ja wtedy byłem szefem Polskiej Partii Niepodległościowej i my mówiliśmy, że trzeba w Polsce doprowadzić do powstania. Nie do powstania zbrojnego, żeby nie było, tylko tłumaczę. Są dwa pojęcia zmiany radykalnej sytuacji. Rewolucja i powstanie. Otóż rewolucja to jest gwałtowne zdarzenie, w którym biorą się za łby obywatele, ludzie tego samego społeczeństwa, tak? A powstanie to jest sytuacja, kiedy naród odzyskuje wolność. I my uważaliśmy, że strajk może być taką formą współczesnego polskiego powstania. Nie użycie broni, nie walki zbrojnej, ale strajk, który ma na celu tylko jedno, zyskanie niepodległości. To oznacza, że no, całe to towarzystwo, ale jak wszyscy wiemy, ludzie woleli spokój, to jest zrozumiałe, tak? No i nasze nawoływanie do tego, bo ja w 88, tam kiedy były strajki, ja byłem w Gdańsku, prawda? Ja byłem głównym oponentem Wałęsy wtedy. Za mną stała, poza PPN-em była Solidarność Walcząca, była Federacja Młodzieży Walczącej, no i generalnie Stocznia Piłsudskiego Remontowa, w której ja miałem swoje miejsce pobytu, prawda? Wałęsa był w tej główniejszej, no i żeśmy toczyli wojnę o to,
żeby nie poddać strajków. Wałęsa je poddał. No, tam już były rozmowy przygotowane okrągłego stołu i wiadomo było, że takie oszołomy jak Szeremietyw i spółka nie powinni w tym brać udziału. I zresztą myśmy nie chcieli, powiedziawszy. Bo nas tam ciągnięto, żeby tam jakoś to zaprobować, poprzeć i tak dalej, ale tak już zostało mi, prawda, że w takie niepewne interesy ja nie wchodzę. Te konsekwencje pewne było stołu będą się ciągnąć przez lata? To znaczy to jest dobre pytanie. To znaczy to jest pytanie takie, bo zastanawiamy się nad stanem naszego życia publicznego i nad tym, co się dzieje w naszej polityce. Ja sądzę, że podstawą jest błąd założycielski, ów okrągły stół. Bo moim zdaniem on przeniósł w Rzeczpospolitą, która powinna być niepodległa, różnego rodzaju resztówki, serwituty z Polski Ludowej, która była strukturą zależną. No i jak mówią tacy znawcy cywilizacji jak profesor Konieczny, no nie da się stworzyć systemu, zbierając kawałki, prawda, z różnych innych i tworząc jakąś całość. No i widać, to po prostu nie funkcjonuje. My jesteśmy Polacy, mamy, powiedziałbym, swoją tradycję, mamy również swojego ducha i, no i w tym nagle zgrzyta, prawda? Jak Polska zyskała niepodległość, no to widać było, prawda? Wtedy ludzie, którzy służyli dawnym reżimom, przechodzili, ale na zasadzie jakiej? Że tamto, co było przed tym, odrzucali, tak? Był żołnierz armii rosyjskiej, prawda? Generał Żeligowski, to był generał z armii rosyjskiej. I on źle mówił po polsku. On w Wilnie, jak przemawiał do ludzi, jak wojsko nasze weszło, to powiedział tak, cytuję. Ну, ой, поляки, вот Польша się до вас звучила. Prawda? To było przemówienie polskiego generała, dowódcy jednostek, które zajęły Wilno, wyzwoliły Wilno, tak? Ale on wiedział doskonale, że on jest Polak i on jest w Polsce i on służy Polsce. No tutaj, jeżeli ktoś mówi, że on w PRL-u tam, powiedzmy, no, tam chodził z tą czerwoną legitymacją i to w zasadzie okej, tak, bo się ten, no to nie jest powód do zasługi chyba. Tak mi się wydaje, ale może trochę staroświecki jestem. No ale co mi tam, nie? No.